Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale Agata Kopaczewska w kolejnym podcaście z serii Zanim powiesz tak. Współczesny świat przepełniony ideami feministycznymi najpewniej nie zgodzi się z treściami zawartymi w tym podcaście. Mam tego świadomość. Niemniej jednak uważam, że warto zwrócić uwagę na początki, na Boży plan i zamysł na małżeństwo. Jak widać, gigantyczny i ciągle rosnący odsetek rozwodów ukazuje prawdziwe oblicze nowoczesnych idei. Dlaczego one się nie sprawdzają? Ponieważ to nie świat stworzył instrukcję obsługi małżeństwa i dlatego w ostatecznym rozrachunku, teraz w XXI wieku, kiedy wielu ludzi odeszło od Boga, mamy mnóstwo nieszczęść, smutków i porażek, szczególnie w rodzinach. Te nowoczesne pomysły się nie sprawdziły. Zastanówmy się nad tym, gdzie faktycznie podziało się szczęście obiecywane przez głosicieli współczesnej kultury i psychologii. Dziś też zastanowimy się nad tym, co warto w sobie rozwijać, czego mężczyźni szukają w przyszłej żonie, jakie dziewczyny przyciągają ich uwagę i co ich uszczęśliwi. Różne kobiety zupełnie w odmienny sposób podchodzą do związków, do małżeństwa. Jedne uważają, że im się to należy, że są świetną partią i z wyższością odnoszą się do mężczyzny, myślą, że są od niego lepsze. Inne kobiety natomiast do relacji podchodzą z sercem przepełnionym wdzięcznością. I to właśnie te dziewczyny wygrywają. Wdzięczność jest przeciwieństwem wyniosłej pychy. Mówią, że to jeden z najcenniejszych darów, jakie można drugiej osobie w relacji ofiarować. Wielu chłopaków twierdzi, że dziewczyna, która się śmieje, tryska radością, życiem, to niezwykle interesująca kobieta. Wspomniana już współczesna kultura wciska nam kobietom przeświadczenie, że my nie potrzebujemy żadnego faceta, że jesteśmy absolutnie samowystarczalne i że będziemy szczęśliwe, żyjąc jako singielki, nie angażując się w żadne damsko-męskie relacje. Chyba, że tylko na jedną noc. Coś potwornego. Ja momentami nie mogę przeżyć tego, co współczesne przekazy medialne wtłaczają i niektórym młodym już skutecznie wtłoczyły do głowy. Nieprawdą jest, że kobieta jest zupełnie samowystarczalna, że nie potrzebuje mężczyzny i że robiąc karierę będzie prawdziwie szczęśliwa. Powiedzmy sobie uczciwie, że to bzdura. I od razu przypominają mi się słowa pana Jacka Pulikowskiego, który w swojej książce Młodzi i Miłość napisał, że kultura rozmyła różnice między mężczyzną a kobietą. Co gorsza, rozmyła role, do jakich zostaliśmy przeznaczeni. Pan Pulikowski napisał, że pogubiliśmy się i nie wiemy, kim jesteśmy jako mężczyzna oraz jako kobieta. Nie mamy pojęcia, co przyniesie nam szczęście. Kobiety, właśnie chcąc być ważne, zaczęły robić to, co mężczyźni. Zaczęły się do nich upodabniać. Dlatego teraz kobiety tak burzą się, jak tylko wspomni się o służbie rodzinie, służbie mężowi, dzieciom. Tak mężczyzna też ma za zadanie służyć rodzinie, ale trochę w inny sposób. Ma ją chronić, ma zapewnić byt, prowadzić. Natomiast kobieta została stworzona do relacji, do szerzenia miłości w świecie. Więc mężczyzna też będzie tego w kobiecie szukał. Pomocy, wsparcia, żeby ona była pracowita, gotowa do wspomnianej już pomocy. Myślę, że w tym momencie warto też przypomnieć sobie fragment z Księgi Rodzaju, który mówi: Potem Pan Bóg rzekł, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Też same słowa, mężczyzną i niewiastą stworzył ich, już wyraźnie akcentują płciowość, pewien podział, który ma służyć w konkretnym celu. Nie było to przypadkowe. Warto zwrócić uwagę na opis stworzenia człowieka, by właśnie zrozumieć, jakie jest nasze miejsce w świecie i do czego zostaliśmy przeznaczeni, co mamy robić, co nam da szczęście. Wielu mężczyzn też przyznaje, że niezwykle cenią w kobiecie to, gdy ta nie domaga się ciągle angażowania w prowadzenie domu na równi z nią. Pomyślałam sobie, że wiele współczesnych kobiet nie zgodzi się z tym, wręcz może się znowu trochę oburzyć, że kobiety znów są zaganiane do garów, ale przecież nie o to tutaj się rozchodzi. To ponownie wskazuje na pewne obszary,
w których kobieta i mężczyzna bardziej się odnajdą. Nie jesteśmy stworzeni do tego samego, do tych samych zajęć, nie mamy takich samych predyspozycji i dobrze by było, żeby z tego podcastu to zapamiętać. Podobają mi się słowa z książki Debbie Pearl, Kobieta, jakiej pragnie twój mąż. Mężczyzna jest stworzony po to, by podporządkowywać sobie świat. Kobieta natomiast po to, by mu w tym pomagać. Myślę, że każdy z nas słyszał o jakimś mężczyźnie, który dokonał wręcz niemożliwych rzeczy właśnie dzięki wsparciu ukochanej kobiety. Tak więc porządny mężczyzna w kobiecie niezwykle doceni wdzięczność, radość, uśmiech, gotowość do pomocy, pracowitość i jej wsparcie w jego działaniach. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, możesz już wesprzeć ten kanał, klikając link podany w opisie. Subskrybuj kanał, by być na bieżąco. Dziękuję. A heart beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. She puts her hand in mine.